Cześć, witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak instalujemy pszczoły w ulu. Mam ze sobą 3 pakiety, 3 pomocników. Powinno się udać. Pszczoły przyjechały dzisiaj z Georgii po prawie miesięcznym opóźnieniu, więc czasu mamy niewiele, bo mamy 2 czerwca w tej chwili. Mam nadzieję, że po instalacji pszczół w ulach rozwiną się na tyle, że przezimują. Może przed zimą jeszcze nam coś przyniosą, ale to wszystko zależy od pogody. Na początek może trochę o ulach, które mam zamiar użyć. Postanowiłem używać wszystkie, oni nazywają tutaj medium box, średniej wielkości korpusy Langstrotha z plastikowymi ramkami. Mój wybór padł na medium box tylko wyłącznie dlatego, że jest wygodniej je przenosić, są lżejsze, a poza tym kupuję je u lokalnego dostawcy i mogę po prostu dojechać tam i te korpusy kupić. Dodatkowo są jeszcze zabezpieczone, bo są gotowane w parafinie, więc mam nadzieję, że ich tak szybko nie zniszczę, no ale to się dopiero okaże. Na początek zainstalujemy jeden pakiet pszczół i zobaczymy, jak to nam wyjdzie, a potem zrobimy całą resztę. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Moi współpracownicy są zabezpieczeni. Ja muszę się zabezpieczyć też na wypadek, gdyby nasze pszczoły były zbytnio nerwowe. Nie wydają się nerwowe, więc nie powinno być problemu. Mam nadzieję. O. Macie wszystko zawiązane? Tak, mamy. Tutaj musisz mieć wszystko zawiązane. O, tak, o, pod szyją. Żeby tutaj nie wyleciały. Okay? Tylko stójcie sobie tutaj daleko. Mamy to robić? O, tak robię. Dobrze jest. I tak jetać, tak jetać, mama. Aha. Dobra, odejdź. Okay. Chodź tutaj. Jeden pakiet pszczół. To jest 3 funty mniej więcej pszczół. Mam nadzieję, że widać. W środku jest klateczka z matką. I puszka z syropem, który pszczoły wykorzystywały podczas podróży. Najpierw otworzymy pakiet, żeby wyłowić matkę. Najpierw miałem taki pomysł, żeby wstawić je od razu do ula, otworzyć tylko te pudełko i wstawić pszczoły, żeby same sobie wyszły bezstresowo, ale okazało się, że wielkość tego pudełka jest wyższa niż moje korpusy i po prostu miałem kłopoty z dobraniem właściwej konfiguracji, żeby pszczoły sobie wyszły, więc niestety musimy użyć tej metody szokowej, której nie jestem zwolennikiem. Musimy je po prostu wysypać do ula. Tak musimy po prostu zrobić. Przyniosłeś z samochodu mi duct tape? Idź przynieś. Spróbujemy znaleźć najpierw matkę. Mamy tutaj, jeśli to widać, mamy taki metalowy krążek. Prawdopodobnie to jest matka tutaj. Ale najpierw musimy wydobyć puszkę z syropem. Sprawdzam, czy nam matka nie wyleci. Jeśli wyjmę tą puszkę,
delikatnie musimy to robić, ponieważ pszczoły mogą się wydostać. Ta puszka nam się później przyda, więc na razie ją odstawimy tutaj. Jak widać, pszczółki już wylatują. Musimy teraz wydostać matkę. To jest klateczka. Tutaj wewnątrz jest matka. Sprawdzamy, czy jest. Jest żywa. Porusza się. Wewnątrz jest kilka pszczół, które razem z nią przebywają. Tutaj na samym końcu jest kawałek ciasta cukrowego i my teraz spróbujemy to wydobyć, odkorkować, żeby powiesić tutaj w ulu, żeby pszczoły mogły uwolnić matkę z tej klateczki. Mam ten dotyk? Nie. Krzysiu, troszeczkę odsuń się, wiesz? Masz tape? Tak. Okay. O, pięknie. Bardzo ładnie tutaj widzimy. Krzysiu, podaj mi gwoździki ze środka, z torby. Gwoździki z torby. Gwoździe z torby przynieśmy. Tu w tej torbie. Muszę gwoździkiem tu zrobić dziurkę w tym cieście, żeby pszczoły czuły tą matkę i żeby mogły ją szybciej uwolnić. Za chwilę umieścimy klateczkę z matką w ulu, wysypiemy pszczoły i zamkniemy. Jak widać, nie są zbytnio zdenerwowane. Po całej podróży z Georgii są zdezorientowane absolutnie. Musiałem wykombinować jakiś taki wieszaczek, żeby umieścić
matkę tutaj pomiędzy ramkami, żeby pszczoły mogły ją uwolnić. No i teraz wrzucimy pszczoły, odejdźcie chwileczkę tutaj w tą stronę. Krzysiu, odsuń się. Żeby nam zbytnio nie latały, to popryskam ją pszczoły syropem cukrowym. Tym samym, którym będę je potem karmił z podkarmiaczki. Więc żeby nam nie uciekły zbytnio daleko, musimy to zrobić. Więc musimy je troszeczkę popryskać. No i teraz ten najbardziej stresujący moment, kiedy musimy je leciutko strząknąć, popryskać jeszcze raz i wysypać tutaj do hula. Wow. Włożymy resztę ramek, ale delikatnie. Żeby dać pszczołom czas na rozejście się. Jak widać, pszczoły obsiadają już. Pszczoły obsiadają już ramki, ponieważ ramki są posmarowane woskiem. A pszczoły to czują i miejmy nadzieję, że w dosyć szybkim tempie zaczną budować gniazdo. Żeby troszeczkę im pomóc się rozwijać szybciej, położymy im specjalne ciasto, żeby sobie podjadły i w ten sposób przyspieszyły swój rozwój. Bo nie mam pojęcia, czy w tej chwili jest dobry okres na nie, czy nie. Sio. Zamkniemy. No i teraz włożymy im podkarmiaczkę. Nalało się syropu tutaj? Thank you.
będzie dobrze. Tak więc mamy zainstalowany pierwszy rój. Zainstalujemy kolejne.